Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie rozmowa z osobą, która uczestniczyła w kursie Radka Rygielskiego. Jest nazywana taka osoba, która uczestniczy w kursie tam tak zwanym podopiecznym. Także tutaj macie niezależną opinię osoby, która sama zgłosiła się do mnie z prośbą o nagranie. Nagrywane wczoraj, 19 lutego, prośba o nagranie była 25 stycznia. Co do powodów powstania tego nagrania, to oczywiście tutaj jest to powód związany z wolnością słowa, ponieważ komentarze Kamila są usuwane pod nagraniami z kanałów YouTube, Instytutu Kryptografii czy też Radosława Rygielskiego. Także kanałów w Polsce jest bardzo dużo. Polska scena tradingu obecnie jest bardzo długa i szeroka, stąd też można wyrazić taką opinię na innych kanałach. Jest to pierwsza część z trzech części. Każda część będzie miała jedną godzinę długości. Także zapraszam do oglądania, czy też słuchania. Spotkanie jest utworzone na Zoomie. Może mnie słyszysz? Halo? Tak, halo, słychać cię już. No, okej. No dobra, kamery nie włączaj, nie trzeba. Dobra. Dobra, to ja może, nie wiem, udostępnię ekran, jak to się tutaj... Poczekaj, zaraz ci muszę dać tę możliwość. Dobra, możesz szerować ekran, no. To jest... Na środku klikasz w share screen. Tak, już mam, nie wiem, czy widać. Widać, nie, widać, bo... no? No to nie wiem, od czego zacząć. No, tu jest parę różnych ciekawych rzeczy, no bynajmniej. A słuchaj, przeglądałem komentarze. Wejdź w komentarze z ostatniego filmu. Tam jest dyskusja, że nie doszedł Bitcoin do 42 900 i ktoś tam zaczął bronić go. Jeszcze to jest pod tym filmem? No tak, pod tym, na dół. Ten komentarz jest chyba później. Jeszcze. Jeszcze była dyskusja. Tu jest. Jeszcze. O, jest ten. Chyba nie 42 900, jest u góry. No widzę, coś nie wyszło. Zresztą kolejny raz widzę, no. Ale zobacz, że jedna osoba zaczęła go bronić, ten tutaj Kordek. A zobacz tego Kordka, komentarz. Czy to nie jest czasem podstawione? Na dole jeszcze. Bo ten jeszcze długo jedzie, ten Jerzy. A tutaj. I weź się, pokaż więcej, bo on się rozpisał. O kurde. Drugi akapit zobacz. Uważałem analizę Radka za jakieś szarlataństwo, a później, że jego analizy się sprawdzają. No, bardzo się sprawdzają, tak się sprawdzają. Zresztą to można łatwo sprawdzić, jak się sprawdzają. Na przykład, można sprawdzić, tak się sprawdzają. Na przykład tutaj mamy 2 grudnia, mamy ostatni, że tak powiem, szczyt jego rachunku i od tamtej pory jest tylko minus, także no tak się sprawdzają. Mamy tutaj no 14% minusów prawie 3 miesiące, także. Ale zobacz, tak się... wydźwięk jest pozytywny, bo zarobił ogólnie. Znaczy ogólnie zarobiło, to właśnie zaczęło się od tego, że ja kiedyś tak z ciekawości na to konto, na co jest podpięte tutaj, wszedłem. No i bynajmniej teraz oczywiście nie ma historii, jak wszystko jest zablokowane. A zablokowane jest po tym, jak mu napisałem, bo po prostu przeanalizowałem historię, no i wyszło z tego, on tam kiedyś taki challenge zrobił, że tam chyba 100 tysięcy, za 100 tysięcy kupił chyba Ethereum, czy Ethereum i Bitcoina, chyba samo Ethereum, że tam częściowo na spocie, częściowo u brokera, jakoś tak to było. No i bynajmniej, jak policzyłem, tam było chyba, nie wiem, z 5-6 pozycji na Ethereum, no to te kilka pozycji wygenerowało mu tam przychodu, a czy zysku z tych pozycji było chyba ponad 24 tysiące. No a na chwilę obecną ma 21 tysięcy, 21,5 tysiąca, więc gdyby nie tamte kilka pozycji, no to byłby dzisiaj kilka tysięcy do tyłu. A wyjdź tu w zakładkę. A pozycji ma, jak widzisz, 115. No tak. A wyjdź zakładkę tą drugą, Samary. Tu, tutaj. Na czym on handlował?
Znaczy on głównie, jak tak kiedyś patrzyłem, to on głównie na Bitcoinie i Ethereum. Teraz Ale na głównie na Bitcoinie Bitcoin. zobacz, minus 18, ogólnie minus 16 900, to mu nie poszło na Bitcoinie coś. No, nie poszło mu. Teraz widziałem właśnie przed chwilą, jak patrzyłem, gdzie to jest. Gdzie to jest? A wiesz, jak on się broni, że... O, teraz jest na tym, na USDPL-en otworzył, no ale widać, że jest pozycja duża, taka, że jest duży Nie, to jest profit. tylko dla szumu, żeby tam było coś. No, zresztą bynajmniej no, teraz ciężko przewidzieć, że dolar się będzie umacniał, no to jest tak jakby, nie wiem. No ale bynajmniej, no cóż, no taka jest jego strategia, zaraz na przykład skuteczność. No to na przykład może zróbmy tak. Tu są jakieś jego te analizy na TradingView. No to można. O, propos właśnie, propos skuteczności. Specjalnie wszedłem, tak to i tutaj. O, chodzi o to. Tutaj twierdzi, że ma 86% skuteczności, że 9 na 10 pozycji jest zyskownych, tak? Znaczy, no, 9 jakby analiz, bo kiedyś też mu napisałem, że mówi, że ma skuteczność 90%, a tu na tym, no, na tym koncie, no, na tym koncie z MyFXBook, no, wychodzi, że nawet teraz nie ma, gdzie to jest, że teraz nawet nie ma 50%. To A mi o skąd? dziwo. To No. mi o dziwo odpisał wtedy, to mi jakoś raz, to było właśnie raz, jak mi odpisał na mój komentarz, to mi odpisał, że tak by na podstawie analizy można otworzyć kilka pozycji, nie jedną. No to w takim razie można, to w takim razie powiedzmy można, gdzie są te jego Nie, no analizy. bzdury tam No gada, bo bynajmniej, nawet mówię, nawet na przykład patrząc na przykład właśnie na te jego analizy, jakaś tu ostatnia analiza, wejdźmy, no to powiedzmy, no nie, powiedzmy, że coś tam się, nie, no to chyba było, powinna być spadkowa, no to coś tam niby spadło, no ale potem rosło. No ale nawet zakładając, że to miał, nie wiem, że ta ale zielona zobacz, tutaj już do tego firma, to pierwszego jest. targetu, tego zielonego, to tam poszło jego. No to poszło, A okej, okay. Czyli on tam powiedzmy. robi TP1, TP2, coś z tego typu, czy nie? Znaczy tutaj nic nie pisze, więc ciężko. No ale załóżmy, że No to jest TP1 tam TP1. poszło. No więc powiedzmy 1-0 dla niego, powiedzmy, nie? No. 1-0 dla niego. No i bierzemy na przykład drugą. No tu już jak widać nie jest dla niego, no bo tu są take profity ewidentne, a jest pod strefą, a według niego trzeba stop lossa pod strefą, czyli stop loss ewidentnie Dobra, tu nie udało mu się. czyli Ale mu się nie udało. słuchaj, tu No i jest. no. Czekaj, ta jest z 6 grudnia, ta jest 30, to on miał przerwę długo w tych analizach tutaj. Bo on tutaj nie publikuje wszystkiego, on też sporo na YouTubie ma, on na YouTubie ma, gdzie są te, Aha. na YouTubie ma, tu widzisz, dużo mają na YouTubie, no ja tu teraz właśnie przed rozmową przeglądałem, żeby. Bo tu na przykład też taką ciekawostkę, powiedzmy tak. Tutaj jest mój komentarz, na przykład pod tym filmem dałem mu komentarz, no i teoretycznie nawet ktoś tam zdążył na niego odpowiedzieć. Tutaj jest mój komentarz, tu jest mój komentarz, nie, pod tymi jego filmami. No tylko, że on wpadł na genialny pomysł, tylko że szybko ten pomysł wyhaczyłem, że tak, najpierw jak ktoś mi odpisał, a potem już nikt więcej na przykład nie odpisał. Wystarczy zrobić taką rzecz, że wystarczy się wylogować. Wrócimy do tego. No i nagle mojego komentarza pod tym filmem nie ma. Po prostu zrobił, wiesz, no jest taka opcja na YouTubie, że możesz ukryć komentarz, że No, raczej shadowbana ja ci dał, go, nie? no shadowbana, że wiesz, że Ja ja to wiem. widzę, się powiedzmy cieszę, że to widzę, że nie usnął, bo jakoś też poprzednie komentarze usuwał. No a potem już padł na pomysł, żeby. Ja myślał, że wiesz, że nie usuwa. No ale to łatwo, no długo nie trwa, żeby to sprawdzić, nie? Więc no. Więc co? No, więc no po prostu, no tak samo było na instytucie, jak jakiś materiał dodali razem. I tam to mnie zbanowali całkowicie, bo tam jak zacząłem, bo jakoś tam. Jakoś mówił o analizie Bitcoina i bynajmniej.
miał jakąś taką analizę, że powiedzmy ta jego strefa popytowa była powiedzmy o rozpiętości 10 tysięcy, czyli jak trzeba stop lossa pod strefą. No i taki dałem przykład, że jeżeli strefa jest 10 tysięcy, stop loss pod strefą, no to jest 10 tysięcy różnicy w cenie, czyli powiedzmy, żeby jeżeli sobie założymy na przykład, że aha, odpal na regresie, jak to mniej więcej wyglądało. Na TradingView możesz pokazać. Znaczy nie, to, no to jest powiedzmy wykres Bitcoina, ale nie wiem, która to była jego analiza, wiesz, no ale przykładowo tutaj nie, no powiedzmy. Dwa razy kliknąć wystarczy na skalę chyba. Tygodniowy powiedzmy, no i przykładowo, tylko mówię, nie pamiętam tam teraz kwotę, ale powiedzmy, nie wiem, było gdzieś na przykład, a nie, wiesz co, nawet wiem, co zrobię. A ci coś tutaj powiem, a nie uważasz, że konieczny? O, tu ci, bo właśnie to zrobiłem zdjęcie tego komentarza, bo i właśnie jak widzisz, tu opisałem tą sytuację, że tam on mówił, że jak przebije tendencję, no i tam takie dałem założenie, że przy 37 tysiącach, jak przebije, no zresztą możesz przeczytać sobie jak ten, także chodziło o to, że wiesz, no powiedzmy, jeżeli założymy, że stop loss jest w długości 10 tysięcy i ktoś może stracić na pozycji 100 zł, na przykład, nie wiem, 100 dolarów, no to Bitcoin musi wzrosnąć o kolejne 10 tysięcy, żeby zarobić 100 dolarów, więc powiedzmy stosunek ryzyka, żeby był chociaż stosunek ryzyka do straty 1 do 1, no ale przy jego skuteczności mniej niż 50%, no to dalej przy stosunku pozycji 1 do 1, no to i tak się wyjdzie na zero, nie? No bo raz się straci, raz zarobi te 100 dolarów, więc tak mu właśnie napisałem, więc musiało być więcej, więc no czekać na ruch na Bitcoinie 15 tysięcy, żeby był 15 tysięcy tylko po to, żeby zarobić, nie wiem, na przykład 150 dolarów, a potem na innej pozycji kolejne 100 stracić, no to jest taki trochę średni trading, żeby czekać na ruchy po kilkanaście tysięcy nawet na Bitcoinie, nie? No ale nie uważasz, że oni w ogóle w tym instytucie to traktują ludzi w ten sposób, że wiedzą, że na przykład ktoś kupi kurs koniecznego, to obserwuje na przykład, co mówi Gancarz na wywiadach, w analizach, co mówi Rygielski i jest takie przykazanie z góry, że Rygielski, nie możesz mówić o shortach, jak spada Bitcoin. Znaczy on teoretycznie mówi o shortach, no bo mówi, że bo żebyś nie straszył czasem tych naszych hodlerów od kursu. Znaczy nie wiem, może tak ma, nawet kiedyś tam widziałem, że jakiegoś tam shorta miał, który chyba mu nawet nie wyszedł, no ale to na tym właśnie koncie ma i Facebook. Bynajmniej to o shortach mówi, to też kiedyś taki głupi przykład dał, że właśnie to napisałem komentarz pod jednym z filmików, dał taki właśnie jakiś, tak głupio powiedział jakoś, że Bitcoin spadł o tam powiedzmy przykładowo 10%, a jemu rachunek tylko spadł tam powiedzmy o 3-4%, no bo tam wszedł w longa, ale nie wyszło, no i mu stop lossa wybiło. No a ja mu napisałem, no ale to przecież sam mówisz, że możesz handlować w górę i w dół, no to jak Bitcoin od szczytu spadł powiedzmy o 40%, na tamtą chwilę przykładowo, no to jak spadał o 40%, no to czemu nie wychwycił, że nawet z tych 40% swingu nawet kawałka nie złapał, że nie zarobił, no to przecież nie jest hodlerem, tylko jest traderem, no to nie trzyma tylko na long, tylko handluje w dwie strony, jak sam mówi, nie? A według mnie tutaj jest narracja z góry, bo zauważ, że on jest przecież wypromowany przez Koniecznego, także to, co Koniecznemu powie, to musi się słuchać i obserwowałem go w maju, po 19 maja, jak było tąpnięcie z 42 na 30 prawie, jak był no, ten no, szybki spadek, no, no, no. No to Konieczny wstawiał tam reklamówki z Biedry, że kupuje Bitcoina, dokupuje cały czas, a i Rygielski nie mógł w ogóle żadnych shortów tam powiedzieć, że coś shortuje. Też musiała być narracja pro wzrost. No może być, no ale to przecież no to jedno zaprzecza drugiemu, no bo skoro mówi w filmikach swoich, że to jest właśnie fajne, bo niezależnie czy cena rośnie, czy spada, to można handlować sobie, można z tego żyć. No to czemu właśnie tak napisałem? Dlaczego nie wykorzystał tego spadku o 40%? No to przecież przy
przy handlu na dźwigni, no to przecież ruch taki 40%, no to on tam powinien rachunek, nie wiem, kilkakrotnie powiększyć. No ja A zauważyłem, że to... jest awersja do shortów. Bardzo duża. No może, Szczególnie przy spadkach. może tak być. Zresztą z tymi jego analizami też jest taki, pokażę ci śmieszny przykład, bo też mu kiedyś o tym napisałem, tylko gdzie on to teraz ma. O, jest Shiba Inu. No i przykładowo zobacz na Shibie, jaką on ma dużą strefę. Czyli tak jakby w tej strefie można otworzyć pozycję na long. No to taka, to jest 1/3 ceny. No to przecież to przy, wiesz, przy dźwigni, to jest samobójstwo. Nie, no to jest taka analiza, że cokolwiek wzrośnie z tej strefy, to już zaliczona analiza jest. No tak, no ale to jaką możesz, powiedzmy, jaką możesz otworzyć pozycję, jak na przykład tylko wejdzie w tą strefę, a stop lossa masz mieć tutaj, no to przecież to w ogóle, a żeby cokolwiek zarobić, to chociaż żeby było, nie wiem, 1:1, musiałaby dojść już tutaj, czyli powiedzmy nawet jakby doszła do szczytu z powrotem, to by może było, nie wiem, 2:1, no to powiedzmy, czy nawet niech będzie 3:1, no to cena, powiedzmy, z takiego dołka musiałaby aż tyle wrócić. No to nie jest trading na, powiedzmy, tak, on niby handluje. Zresztą też o tym mówi, że można handlować na minutówkach. No to nie jest handel na godziny, tylko to po prostu jest, można ewentualnie też tą szybę, nie wiem, hodlować, no ale Nie, no to nie tu jest. zauważam, że oni jak spadnie coś o minus 70, to jest super do zakupu. I nawet spadnie minus 95, też jest dobre wtedy. No tak, ale to można kupować, wiesz, no taką strefę to sobie można wyznaczyć, nie wiem, jakby chciał kupić to na spocie, no ale nie na dźwigni, no bo wtedy albo musi ktoś otworzyć małą bardzo pozycję, żeby mu rachunku nie zjadło, no albo musi otworzyć, no ale jak otworzy dużą, no to mu rachunek z małym ruchem, mu rachunek zeruje, więc no a znowu czekać, że Shiba z powrotem zrobi ATH, na przykład, żeby zarobić, nie wiem, $50, no to jeśli on Nie, no reklamuje, że z tego to. można żyć, no to się z tego nie da żyć, no bo jak? Nie, to jest tylko takie zgadywanie, bo tu lewara nawet nie może zastosować. Nie ma precyzji żadnej. No nie ma, bo tu nie ma żadnych poziomów, tylko jest strefa, no a u niego jest po prostu jego kurs, nawet patrzyłem teraz też, gdzie to jest, tu jest tu, nie, to nie tu. A on chyba jakieś O, 50-dniowe trzy kursy zrobi tysiące, teraz no nowe. prawie 4 000 zł kosztuje jego kurs, nie? Także, No to był także. 3,5. Z inflacją A poszło w górę. no ja nawet powiem ci, tu się mogę przyznać, tak, anonimowy alkoholik się musi przyznać, tak, ja się muszę przyznać, że ja 2 lata temu kupiłem jego kurs, także doskonale wiem, co w tym kursie jest. No a w tym kursie są trzy rzeczy, czyli. No, może nie, znaczy no, on korzysta z trzech rzeczy korzysta, bo korzysta z tendencji, korzysta ze strefy wolumenowej, czyli nie wiem, czy spotkałeś się z takim określeniem, ale zaraz mogę to szybko na wykresie narys. O, na przykład powiedzmy, no może nie na tygodniówce, ale powiedzmy, nie wiem, na przykład na 4-godzinówce, powiedzmy, jak mamy wolumen, tutaj mamy, że jest duża jakaś ilość transakcji, no to powiedzmy ta wielkość świecy, tutaj ta wielkość świecy to jest według niego tam strefa wolumenowa, że jak powiedzmy tak teraz właśnie na przykład cena wróciła do tej strefy, no to jak powiedzmy stąd po tej świecy następne wyszły w górę, no to jak teraz do tej strefy wróci, no to jest szansa, że znowu pójdzie w górę, tak? Tylko że nieraz te strefy są Świece są długie, więc strefy są długie, nie? Tylko, że na przykład jak tutaj sobie zrobi taką strefę i nie wiem, i z tego jeszcze, powiedzmy, to jest strefa i na przykład, no nie wiem, co on tu mógłby, powiedzmy, nie wiem, korektę przykładowo jakąś, powiedzmy, nie wiem, prostokątem, powiedzmy, jako, no, Ale wolumen jest konieczny wyobraźmy. do tego, wyznaczania tych takich stref? Znaczy, no, to jest, on ma, no to tak, jest właśnie, on używa trzech rzeczy. Tej strefy wolumenowej, linii trendu
I trzecia rzecz to jest po prostu korekta, po prostu Fibonacci. To są trzy rzeczy, których on używa i to jest wszystko, co jest w tym kursie tak właściwie, bo jeszcze w tym kursie jest średnia krocząca, która jest w kursie, ale sam w tym kursie mówi, że on z tego nie korzysta, bo po prostu tą swoją strategię jak najbardziej upraszcza, więc w kursie to jest, ale z tego nie korzysta. No i jest jeszcze, są cykle Bitcoina, czyli na przykład to polega na tym, że nie wiem, że na przykład jak powiedzmy, nie wiem, w przeszłości gdzieś na przykład, nie wiem, powiedzmy taki ruch jak na przykład tutaj zrobił Bitcoin, nie wiem, powiedzmy cały taki, jakby to powiedzieć, nie wiem, pattern, jak na przykład zrobił tu i po takim czymś spadł, no to jeżeli takie coś znajdziemy na jakimkolwiek interwale czasowym później, na obecnie, no to jest szansa, że znowu ten Bitcoin po takim patternie spadnie. No i według niego ta jego strategia plus te cykle to jest właśnie 90% skuteczności, nie? No tylko, że właśnie widać, jaka to jest 90% skuteczności, nie? A, to takie schematy, co wcześniej powiedziałeś, to nazywają się powtarzające układy u Michała Wiśniewskiego. A to nie wiem, nawet nie wiem, no ale bynajmniej on to nazywa cyklami Bitcoina i po prostu mówi, że jego strategia, czyli właśnie linia trendu, Fibonacci, w sensie no korekta, czyli tylko, że jeszcze u niego korekta, to weźmiemy na przykład Fibonacci, powiedzmy, nie wiem, tutaj na przykład jest korekta taka, no to u niego korekta, no to strefa taka popytowa z takiej korekty, no to jest od 100% do 161%. To jest jego strefa z korekty. I dopiero stop loss jest właśnie, powiedzmy, przy tych 190 to jest dopiero stop loss. Czyli na przykład nawet, nie wiem, teraz sprawdźmy tą korektę. Dobra, a target gdzie jest wtedy? Jak to się wyznacza? Znaczy target, no to nie wiem, w sumie ono targeta jakoś nie mówi, no on tam mówi, wiesz, żeby na przykład Wycofa. po drodze, żeby, wiesz, on nie ma w ogóle w tej jego strategii, nie ma czegoś takiego, żeby na przykład wchodzić tylko w pozycję, nie wiem, z jakimś tam konkretnym, przynajmniej stosunkiem tam właśnie 3 do 1, 4 do 1 czy coś, no tylko mówi na przykład, żeby ewentualnie realizować coś po drodze, jakieś tej profity, żeby na przykład sobie podzielić na przykład na kilka pozycji, i powiedzmy część pozycji zamykać po drodze, ale nie ma nic takiego, żeby gdzie realizować, nie? No nie ma czegoś takiego, nie? No zobacz, taką skuteczność, jak on tam pisze, 90%, to głównie w gridzie można uzyskiwać, jak przetrzymuje straty. A wątpię, czy on w ogóle nie widziałem, żeby gridował za Znaczy, bardzo. wiesz, no w sumie, no to nawet wiesz, powiedzmy, o, nawet taki przykład, tak, tutaj powiedzmy z tej, na przykład ta strefa była z tej świecy, na przykład tu masz na przykład to jest ta, powiedzmy, czyli na przykład znowu z tej świecy masz następną strefę, potem masz, wiesz, i te wszystkie, po prostu te wszystkie, tu gdzie masz te wszystkie, powiedzmy, te takie wyjątkowo wysokie ilość transakcji, to z tego możesz zrobić sobie strefy, więc nieraz tych stref będzie, nie wiem, pięć koło siebie, więc ci wyjdzie, nie wiem, jedna wielka strefa wysokości, nie wiem, 15 tysięcy, nie? Aha, zagęszczenie stref, że wszystko się Tak, naraz. że może być, wiesz, strefa, no zależność na jakim interwale, no ale wiesz, no tu się, wiesz, no powiedzmy z tej świecy może być strefa, z tej świecy, tu, stąd, no bo tu jest, wiesz, więcej transakcji, więc stąd można by tą strefę zrobić, nie? No tylko, że tak jak mówię, no nawet, o, jeszcze na przykład, o, może zrobimy tak, to może zadziała. Weźmy na przykład linię trendu. No to trend już przebity, ale weźmy tak. A, co jeszcze, to na przykład on też nieraz mówił, że powiedzmy to, a, może nie tym, weźmy, no może tym. A mnie ciekawi, jak w ogóle on wyznacza trend, a jak ty wyznaczasz teraz? Możesz to Nie, no pokazać? właśnie, no właśnie tak, no trend jest powiedzmy, no taki lokalny, to jest powiedzmy jakiś tam lokalny trend wzrostowy, tak, powiedzmy trend wyznacza na podstawie tego, już ci powiem jak, że na przykład linia trendu musi dotknąć powiedzmy w trzech punktach powiedzmy knota świecy,
A jeżeli na przykład dotyka w dwóch, no to musi być wtedy kanał cenowy, żeby odruchy też były dwie, nie? O. Wiesz, o co mi chodzi? Ale to jest bardzo taki po czasie już No. wyznaczany trend, taki już dla analityków typowych, bo No, dla ale. trenerów to jest za późno, jak tak wyznaczysz No, sobie. ale powiedzmy, na przykład, zobacz, tutaj zaznaczyłem to jako, powiedzmy, korektę, bo też on tak nieraz twierdził, że powiedzmy taki, na przykład jak tutaj był ruch spadkowy, to taki ostatni ruch spadkowy nieraz potem powtarza się jako korekta. No i przykładowo, no nie robię, no tak na szybko teraz to robię, nie robiłem tego wcześniej, więc powiedzmy, weźmy to. O, to nawet jeszcze by się mieściło w tej jego strefie, powiedzmy, tej jego strefie tej korekcyjnej, czyli cały czas według niego to byłaby korekta. No i wtedy stop loss byłby wtedy tu, powiedzmy. No to czyli wtedy można by te dwie strefy połączyć, tak na przykład. No i to jest cała strefa, w której możesz sobie otworzyć pozycję na long, nie? No tylko, że wtedy jak tu otworzysz, no tylko teraz jeszcze wyszła kwestia, że jest trend przebity, więc jakby no nie jest to dobre miejsce, no bo on też twierdzi, że jak ma te trzy swoje przewagi, czyli linię trendu, tą strefę wolumenową i co jeszcze? Linię, no i Fibonacci, no to jeżeli na przykład linia trendu jest przebita, no czyli jakby straciliśmy jedną przewagę, czyli już zostają tylko tak by 2:1, czyli tak by jest tylko tak na, no tak by są dwie pozostają, jedna jest stracona, czyli już nie jest taka, no, No nie wszystkie warunki są spełnione wtedy. czyli powiedzmy jest słabsze, no mniejsze prawdopodobieństwo, że tak jakby bardziej ryzykowne wejście, tak? Czyli on na przykład by może niekoniecznie polecał, żeby w to wejść, no No więc. i pewnie uznaje, że setup nie jest systemowy, czy coś takiego. No powiedzmy, według niego muszą być przynajmniej dwie przewagi do tego, żeby w pozycję wejść. No to jak mamy dwie przewagi na longa, ta strefa to jest jako dwie przewagi, no bo połączyłem dwie strefy, no ale przebicie tendencji, no to jest już jako przewaga na spadki, czyli mamy dwie na wzrosty, jedną na spadki, no to czyli jakby się jedna kasuje, więc zostaje tylko jedna na wzrosty, więc to jest jakby za słaby setup na to, żeby wejść, nie? Rozumiesz, o co mi No chodzi, czy? rozumiem, ale No. mnie dziwi w ogóle to wchodzenie, wyznaczanie sobie korekty 0, 100 na korektę, a później jeszcze na dole od 1 do 1,61, żeby tu No wchodzić. tak, no to jakby zakres korekty nie jest na przykład tam od ten powiedzmy właśnie od 0 do 100, to nie jest tylko to, tylko jeszcze jakby ta strefa się właśnie według niego przedłuża do 1,61, czyli to jakby dopóki to 1,61 nie jest wybite, to tak jakby Aha. dalej możemy uznawać to za tą korektę, rozumiesz? Aha, To jakby. czyli ci, którzy wchodzą od razu na korekcie, to są wybijani wtedy, a on wtedy myśli, że wejdzie i będzie miał dłuższy setup, więcej Znaczy, targetów. no możesz, wiesz, no możesz wejść na przykład na 100%, możesz wejść sobie, nie wiem, gdzieś po środku tej strefy, możesz, jak widzisz, że już na przykład dojeżdża, no wtedy na przykład jakbyś wszedł na 1,61, no to wtedy ci się stop loss skraca, więc teoretycznie lepiej dla ciebie, nie? No A tylko, że jak. pokaż jakiś setup, gdzie to udało się, bo tutaj to No jest to ja poza nie wiem, gdzie linią się, trendu. nie wiem, gdzie się udało, to trzeba by poszukać, powiedzmy, to skasuje, żeby to się nie. No na tym spadku od 10 Poczekaj. listopada na przykład, na tym swingu spadkowym. Poczekaj, wezmę Coś w ten shorta. spadek. No, on w shorty nie wchodził. Aha, no to w longi, no to od połowy lipca do tego 10 listopada. To nie wiem, no to. O, tutaj jest dobry ten. Tu jest ten fałszywe wybicie z 53. I daj tu korektę. Tutaj? No i W tutaj sensie pewnie mu czy. weszło. On właśnie rozgrywał ten challenge chyba na Ethereum. Ten swój. Czekaj. Właśnie według tego. Weź się zniesie Ale mówisz, Amfibo. tak, ale chodzi ci o. Od 53 do 40. O to ci chodzi, czy? Nie, wyżej. O tą tutaj, tak? Tak, to właśnie. Tutaj chyba mu się udało akurat. Tylko, że gdzie tu jest linia trendu? Też została wybita. No, też została wybita, no więc właśnie. Jaki tu No był ale trend w to. ogóle już?
No, nie wiem, jaki to ma A wzgląd, no, ale to najlepiej no, to nie. widzisz, no to też mu się nie udało, no bo wiesz, no zeszło powiedzmy do tej strefy między 1 a 1,61, no i tak poszło w dół, więc to i tak no by mu się nie udało, nie? No ale nie wiem, to czekaj, może, o wiem, tu może chyba widzę tutaj, tylko wezmę na 4-godzinówkę i weźmiemy Ale tu. według mnie Tu taki się setup jest powinno udać mega bez ciężko konfliktu. spełnić, jak. Patrz, powiedzmy na 4-godzinówce weźmiemy, że to była jakaś korekta. I teraz, czy ta korekta się. Nie, też by się nie udało. Chociaż no tu można by powiedzieć, że No tutaj właśnie. już by wyglądało, jakby się miało udać. Tylko to jest trend spadkowy przecież. No Ale dobra, tylko, to jest że potem. korekta w tym odbiciu do góry. No ale wiesz, w sensie powiedzmy, gdyby stop loss był tutaj, a to jest cały czas, bo patrz, teraz w tym przypadku, o to jest na przykład fajny przykład, bo tak, tu byśmy mieli wtedy strefę wyznaczoną, że z tej strefy może sobie cena wzrosnąć. Ale czekaj, a czemu 0 i 1 masz tutaj na tym poziomie? Czemu nie dałeś 1 w tym zniesieniu na 40? 3. Ale co na tym poziomie? No No to jest. bo wziąłem z tej korekty stąd. Czy tak, stąd, tak by uznałem to jako korektę. Tak by w tym takim lokalnym trendzie tutaj, nie? Chodzi mi. A to jest overbalance, tak? To. Tak, to tak, no jako overbalance. Tak. Jakby wiesz, powiedzmy w takim lokalnym trendzie z tego dołka, powiedzmy idąc w górę, nie? No to ja od razu powiem, że ja tam wychodzę z połowy pozycji, bo uznaję, że już nie pójdzie dalej. No ale nie, no przykładowo patrz, Kurde. ta korekta, tą korekta, tu była korekta, no i teraz on czeka przykładowo na No drugą taką, rozumiem, tak? no. No więc tutaj powiedzmy zakres tej korekty jest od jedynki do 1,61, więc No powiedzmy rozumiem już. wchodzi w tą strefę, no i teraz tu można sobie wejść w tą pozycję, no ale by się nie udało, no bo teoretycznie wyszło ze strefy, no a potem wybiło stop lossa, więc teoretycznie on by pewnie się bronił, że nie wiem, że stąd urosło dotąd, więc jakoś tam się sprawdziło, no ale to, no to nie da się tak wchodzić, że wiesz, no bo skąd wiesz, że stąd już spadnie, no to powinien przykładowo minimum czekać na przykład do szczytu ostatniego, nie? A nie, no to jest właśnie, to jest, no i tu by mu się nie udało, nie? Tu by mu się ewidentnie nie udało, czyli by to stracił, no ale to właśnie. To jest właśnie to, że te strefy u niego są takie duże, że handel na takim czymś, no to albo by trzeba było już tylko czekać, nie wiem, na te poziomy, powiedzmy, 1,61 korekty, żeby ten stop loss był krótki. No ale to jest mega słabe, nie? Nie, to jest takie babranie się, nie wiadomo z czym, bo ja uznaję, że już nie trzymają tendencji ruchu. Wzrost w ogóle przychodzi, nie wiem co. W odwrócenie albo w boczniaka, w konsolidację. A No tak, ten, no ale tam tu gdzie jest. ja na krawędzi wchodzę właśnie na jedynce, na tym zniesieniu, no to No tak, przebije to znacznie. czyli powiedzmy tu. No i stop lossa byś ustawił wtedy gdzie? Jakbyś wszedł Ja na jedynce wychodzę wtedy. z połowy pozycji, jak po prostu nie trzymają się tej strefy od 0 do 1. Jak Nie, no nie ale w sensie wychodzą. chodzi mi o to, że tutaj strefa spadła do jedynki, tak? No i wchodzę I na ty 1, na no. jedynce wchodzisz. Tak. No i wtedy stop lossa ustawiasz gdzie? Wchodząc w longa. Ja mam stop loss czasowy. Aha. Połowę pozycji po prostu, jak nie wychodzą powyżej 1, to ucinam. Aha, bo myślałem, że może I na jakimś, nie wiem, wybieram sobie poziomie. poziom obojętnie. Od Myślałem. czasu zależy to bardziej. Aha, bo myślałem, że w sensie może jakiś konkretny poziom FIBO albo coś w tym stylu. No Nie, dobranej. przy overbalance tu nie warto według mnie stałych stop lossów. Można 1/3 overbalance stosować jako stop loss. No ale jak widać, on No, wchodzi. czyli tam powiedzmy to 1,27, nie? Takie typowe FIBO. No, 1/2 No,7 to powiedz, jest powiedzmy. powiedzmy, no, ale to w niego jest nie 1,27, tylko 1,61, więc to jest, wiesz, ponad 1,5 korekty, więc to jest, no mówię, to jest taka duża strefa,
jeszcze jak na przykład taka strefa łączy się jeszcze, nie wiem, z tą jego strefą wolumenową, że ta strefa się jeszcze poszerzy, no to wtedy robi się, no właśnie się robi taka strefa właśnie jak tu przykładowo na tej szybie, że się robi strefa na 1/3 ceny, nie? Ale to absurd jest. Co on tu wyznacza? Takie No, strefy wielkie. ale właśnie, no ale to właśnie, no to jest absurd, bo właśnie jak wyznaczysz od 1 do 1,61 korekty, wyznaczysz tą strefę wolumenową i tak jak mówię, ta strefa wolumenowa na przykład jest tuż pod tym 1,61, to tak jakby ta strefa się jeszcze przedłuża i jeszcze wiesz, na przykład tendencja jest i na przykład jeszcze pod tym jest miejsce, że na przykład to jeszcze jest nad tendencją, to wtedy dopiero stop lossa powinieneś ustawić pod tendencją. Nie wiem, czy nadążasz za tą logiką. Nadążam. No, także to jest, wiesz, to wtedy się robi właśnie, no właśnie się robi taka strefa, nie? No i to gdzie byś w jego nie zajrzał, no to są właśnie, Ale tu nie ma żadnej precyzji wtedy. I to nie jest no. subiektywne, tylko typowy subiektywizm. Każdy zagra to inaczej. Bo z tym No to wiąże się nie jest. Fibonacci, że ty powiesz tak, a ktoś inaczej w ogóle wyznaczy te. No ale widzisz, Aha. nawet tu on zaznaczył jakieś dwie A jedna strefy, nie? kwestia, Jedna. on w ogóle stosuje te formacje zwierzęce, nietoperze, motyle, butterfly i różne inne? Nie doszedł do tego jeszcze. Nie, jeszcze. Znaczy teraz nie wiem, może wiesz, może udoskonalił swoją strategię. Ale nie, to tego nie było. To co było wtedy na tym kursie, to właśnie była linia trendu, korekta. Co jeszcze mówiłem, ta strefa wolumenowa, no i jeszcze były właśnie te były średnie kroczące, to ze średnie, czekaj, jak to było ze średnimi? Bo to było tak, że to było w kursie, ale on twierdził, że on i tak tego nie używa, że to działa, ale on tego nie używa. A Ale było w kursie. średnie to też trzeba uważać ze średnimi, bo Ale rynek nie, to musi być czekaj, było dobry. tak, że czekaj, były jakieś dwie średnie, tylko nie pamiętam teraz jakie, ale były dwie średnie, które jak się jakby ustalaj sobie dwie średnie, że jak one się przecinały i się zamieniały, jakby wiesz, jedna była nad drugą, to albo na przykład był to sygnał na longa, albo na shorta, tylko nie pamiętam teraz, jakie one były długości, nie? A czekaj, Ale. taka techniczna informacja, bo ja mam Zooma niewykupionego, później wykupię pod tego Trading Skill. 40 minut skończy się spotkanie, to wyślę ci linka do nowego spotkania na Facebooka, bo zaraz się No skończy za 2 dobra. minuty. A, okej. No także, no co, no generalnie to co, no po prostu odezwałem się do ciebie, to może jak się już właśnie ten czas skończy, bo mi urwie w pół zdania, no bynajmniej co, no oszukuje ludzi, no naciąga ludzi i tyle, no i to nawet tak, gdzie to było, no Nie, no ja rozumiem, bo tu podaje, że komentować ma możesz. 90% skuteczności, no a nie ma tych 90%, bo nawet nie ma 50%. No i jeszcze tutaj jest, o, nawet drugie kłamstwo, żyje wyłącznie z tradingu. No nie żyje wyłącznie z tradingu, no bo jak robi szkolenia, no to jest kolejne źródło dochodu, więc no nie może powiedzieć, że tylko z tradingu. Więc no, a jak kurs kosztuje 4000 złotych, no to wystarczy znajdzie i on trwa, bo kurs otwiera co 3 miesiące, no to jak znajdzie nawet 10 osób, no to masz już 40 000 złotych, więc powiedzmy miesięcznie już jest dobra pensja przy tylko 10 osobach, nie? Także nie Ale musi wtedy. ja się dziwię mu, że on 4 kampanie w roku robi po te kursy. To jest w ogóle masakra, ile tego musi robić. I robi to w ten sposób, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Tak, no bo to jest tak, że właśnie co trzy, bo to webinary po jest. 2 godziny paplania, a później sprzedażowy na koniec, żeby tak Tak, no zarabiać, to trzeba kupić. i potem kurs trwa 3 miesiące, że masz przez 3 miesiące dostęp do tego jego wyśmienitego forum. No i potem ewentualnie możesz sobie przedłużyć dostęp, sam dostęp już tylko nie musisz, wiesz, płacić za kurs od nowa, tylko możesz sam dostęp przedłużyć. No jak nie przedłużasz, to po prostu już nie masz dostępu do forum, dlatego potem jest to 3 miesiące znowu, no bo musi mieć nowy, wiesz, no ileś tam powiedzmy sobie przedłuży, ale jak ktoś nie przedłuży, no to musi mieć
następnych chętnych na kursy, bo to kurs jako tak niby trwa 3 miesiące, nie? Ale zobacz, Żeby... to się dużo poprawiło od półtorej roku, bo wcześniej to konto demo pokazywało. To w ogóle było przegięcie. Jeszcze kiedyś. Teraz to próbuję No, chociaż te challenge robić na realnym. No próbuję, no ale wiesz, jak ma konto pokazowe, no i od prawie 3 miesięcy ma minus 12%, no to na koncie pokazowym to powinien pokazywać, to wiesz, nawet jakby mu normalnie, nie wiem, wchodził w jakieś pozycje bardziej ryzykowne, no to na takim koncie pokazowym powinien takie wybierać, tylko takie, no jakieś jakościowo bardzo dobre, żeby to konto pokazowe było jakoś takie, no reprezentacyjne, no No a w sumie tu... rację, bo powinien usunąć to tutaj zapewnienia, że skuteczność jest taka wysoka, albo że tutaj wyłącznie z No trading bo żyje, wiesz, tutaj on się bo broni sprzedaje tym, kursy. on się broni tym, że wiesz, on się broni tym, że jakby na podstawie analizy to nie, to wiesz, można otworzyć więcej pozycji, no ale policząc te analizy, to jest, by wyszła mu, te, które ma w TradingView, to by mu wyszła jeszcze gorsza skuteczność, nawet może, nie wiem, 30% jako analiz, nie? Także to nijak się nie ma, nie? Bo a on się chwali, że skuteczność jego jest, powiedzmy, tam około 70%, a te cykle, co ty mówisz, że to jakiegoś tam Michała jakiegoś, tak? To Michał Wiśniewski, Mike z Cancun, no. Taki inny No, szkoleniowiec. no to z tymi, tak by, jeśli chodzi o Bitcoina, to te jego cykle, tak by wspierane przez tą całą jego strategię. Halo? No jestem, cały czas. Bo myślałem, że rzuciło. Dają jakby wtedy już nie 70 czy tam 75, a właśnie 90%, no tylko że jak widać, to mu nie wychodzi. Nie, tu jest typowe właśnie takie szkoleniowe zagrania, że coś porobię, patrzcie, szeroka strefa odbiło, zaliczam sobie tą analizę. Tak, no i właśnie to jest to, jakby wystarczyłoby. Wystarczy. Słuchać mnie, bo coś nie wiem. Słychać wszystko. A, bo nie wiem, czy to 40 minut mówiłeś, nie? Na razie jeszcze działa. A, bo wiesz, no to właśnie jest to, że powiedzmy w taką dużą strefę wejdzie cena, ruszy się na przykład, nie wiem, o jakieś tam kilka procent i on już tu mówi, o, tu wzrosło, nie? Ale potem zaraz jak spojrzysz, to dalej spadło, więc no. Więc wiesz, no to jest właśnie to, co mówisz, że no, jakiś tam jest ruch, ale on już to uważa, że wzrosło. No, no nie wzrosło, no bo dalej spadło, więc no nie da się przewidzieć, że w tym momencie trzeba wyjść, bo wzrosło, no bo tego nie wiesz. To jak nie masz właśnie jakichś tych profitów konkretnych, no to wtedy możesz sobie mówić, że o, tu bym wyszedł, no jak to się mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna. No, a słuchaj, powiedz tylko informacyjnie, kiedy kupiłeś jego kurs? No to było już z 2 lata temu, wiesz? To było z 2 lata temu. Ale przed pandemią, przed marcem 2020, czy Chyba później? właśnie jakoś, chyba jakoś w tym czasie właśnie, wiesz? Chyba jakoś to było w tym czasie. I to, tak, to mi się zdaje, tak, to było coś chyba w okolicach marca, bo właśnie wtedy był ten jego nabór. Tak, to możliwe, że był właśnie marzec. A kiedyś oferta była na 1300 zł, czy coś takiego? Czy Wiesz już co, było 3,5? ja kupowałem chyba za, nie wiem ile to było, może z 2,5 tysiąca to było? Aha, Na jeszcze pewno inny. nie było 3 tysięcy, nie było na pewno, także przynajmniej od tamtej pory przynajmniej 1000 zł jest drożej, także widać, inflacja szaleje. A on w ogóle robi jakieś aktualizacje, czy jak te forum działa? Znaczy na tym forum to jest tak, że tam masz, powiedzmy, dział taki, że możesz, wiesz, jak już przerobisz ten jego kurs, to możesz tam wrzucać swoje analizy i tam, powiedzmy, on czy ci jego ambasadorzy sprawdzają, czy jakby jest wszystko dobrze zrobione. Tam jest też czat na żywo, jakieś tam właśnie są te jego aktualizacje, które może wrzucać tylko on, ewentualnie jego ambasadorzy.
W jakimś innym dziale można też wrzucać swoje, ale jest powiedzmy dział dla Bitcoina, który może wrzucać tylko powiedzmy oni, ambasadorzy, no bo to są rzeczy tak, wiesz, traderzy, eksperci, więc żeby nie zaśmiecać jakby wątku, to tylko oni mogą to wrzucać, nie? Także tam to forum jest takie, że wiesz, tam powiedzmy, nie wiem, możesz, nie wiem, ktoś wrzuci jakąś tą analizę według tej jego strategii. No i ktoś można sobie tam, nie wiem, tam też robili, pamiętam, jakieś takie live'y, że na przykład on coś tam mówił i też powiedzmy były jakieś takie niby live tradingi, nawet na jakieś tam właśnie chyba na DAX-ie, na minutówkach czy coś. No, no ale to tak, to nic tam więcej nie ma, ale też A często to. udziela się na tym forum? Nie, no tam dodaje te aktualizacje, może nawet częściej niż te filmiki na YouTubie, także tam dodaje aktualizacje jakieś, znaczy jakieś tam właśnie te A jakieś. jak, dobra, a jak miałbyś porównać to, co jest na YouTubie, publicznie dostępne, a to, co jest na forum? Ile procentowo jest na YouTubie, a ile jest na tym forum więcej? Czyli na przykład 20% na YouTubie, 80% tam, albo pół na pół, albo zupełnie odwrotnie. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, tu tylko na tym, tutaj tylko pokazuje Bitcoina, teraz nie wiem jak teraz, bynajmniej wcześniej on jeszcze sporo na DAX-ie handlował, więc tam też dawał jakieś z DAX-a, nie tylko z DAX-a, tam były też jakieś inne, także no może, ja wiem, no nie wiem, może pół na pół, no Bitcoina myślę, że większość jest tutaj, tam Bitcoina to jest może powiedzmy na YouTubie jest, nie wiem, 70% jest na YouTubie, nie, także tylko tyle, powiedzmy, że na YouTubie jakby nie opisuje, z czego wynika ta strefa, no a ci, co są na forum, no to wiedzą, z czego to wynika, no bo już znają ten jego kurs, nie? Więc po prostu jakby na YouTubie nie wtajemnicza, jak on to robi, nie? O. Aha, czyli YouTube rzuca analizy jakieś tam dotyczące krypto, głównie Czyli wiesz, Bitcoina. na YouTubie wrzuci powiedzmy analizę Bitcoina z zaznaczoną jakąś tam prostokątne, ale nie wytłumaczy ci, dlaczego odtąd dotąd, a na forum no to wiadomo już dlaczego, no bo znasz jego tą strategię, nie? Więc po prostu na No dobra. forum już. Teraz druga kwestia. Tam analizy są wrzucane na forum. A jest jakaś ciągłość transakcyjna, typu jakiś rachunek prowadzony, gdzie cały, jak otwiera transakcję, to musi pokazać, gdzie ją zamknął. Czy nie ma czegoś takiego? Jego jako jego to nie było nic takiego, to jedynie mówię ci, były jakieś tam live'y, że po prostu na live'ie jakieś tam pokazywał jakieś tam rozegrania na live'ie. No to było widać na żywo ten, a ewentualnie jakieś screeny z rachunków, no to ewentualnie ktoś tam z uczestników może wrzucić, powiedzmy, pochwalić się jak ktoś, ale on jako swoich to raczej nie wrzuca, nie? Nie ma czegoś takiego, że jest konto i on pokazuje, wiesz, że to ewentualnie może być to, co jest teraz na MyFXBook, więc raczej nic więcej. No, teraz to mi ciężko powiedzieć, nie? Też nie będę mówił jak, no bynajmniej wtedy nic takiego nie było, nie? Żeby było jego konto, żeby po prostu, nie wiem, kopiować jego ruchy czy Nie, tam no coś, jak nie? ty kupiłeś kurs, to on przecież we wrześniu 2020 jeszcze na demo hasał, no to gdzie? Nie, no to ja kupiłem, mówię ci, to właśnie było chyba w marcu, wiesz, bo to co 3 miesiące, to chyba właśnie w marcu albo w kwietniu, jakoś tak chyba. A Także jakby to powiedzieć, to też był widziałeś? taki, co? Widziałeś, jak startował w Trading Skill edycji 6, jak zrobił plus 5%, 6% czy tam 5% na tym Tak, Bitcoinie ze skalpy? widziałem i to pamiętam też właśnie. Pamiętam, że tak się tłumaczył, że to tylko tyle, bo to taki bezpieczny, jakby bez, no, że bezpieczny rachunek, że on też ryzykowniejsze jakieś pozycje otwiera sobie, jak tam sobie gra, to jest taki, zaznaczał, pamiętam, tak, to śledziłem, bo z ciekawości śledziłem, to tak, to zaznaczał, że to taki właśnie bezpieczny rachunek, że może nie jest dużo na plus, ale to tak po prostu otwierał jakieś tam pozycje z małym ryzykiem. O, jakoś tak, nie? Ale on tam handlował podobnie do tego, co mówił wcześniej na tym forum, na tym kursie? Czy zupełnie coś innego? Nie, no to raczej, wiesz co, no nie, 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 No to ten, nie był pamiętam. taki skalp typowy, tam nie wiem, czy te strefy były używane.
Znaczy, wiesz, to on generalnie to on skalpuje, generalnie to on skalpuje to, no może niekoniecznie na Bitcoinie, ale na przykład na DAX-ie to oczywiście, że skalpuje, bo na DAX-ie to nawet tam powiedzmy na minutówkach, nie? Także właśnie to jest właśnie to, że wiesz, że no na minutówkach powiedzmy handluje, no a tutaj nie wiem. A tutaj na tym pokazowym koncie w ogóle tego nie ma, więc nie wiem, czy mu teraz DAX też mu nie idzie, czy tak to może by coś z DAX-a wrzucił, mi się wydaje, żeby coś to konto może uratować. No ale tu właśnie nie ma nic takiego. No i jak widać przez prawie 3 miesiące ostatnie nie ma w ogóle, no ma spadek, go tam nie pamiętam teraz, 14% chyba, czyli no nie może się utrzymywać z tradingu, no bo skoro to jest pokazowe konto, no to na jeśli wchodzi prywatnie, w jeszcze bardziej ryzykowne pozycje, no to nie wiem, no to ile jest na minusie wtedy, jeśli na pokazowym jest 14. Ale czekaj, on jakieś zrobił teraz znowu kursy 50-dniowy, a może on tam coś pokazuje? A to nawet nie wiem, że ma coś takiego, jakiś 50-dniowy kurs, to szczerze mówiąc, nie. Ja jedynie właśnie zacząłem mu te komentarze pisać, bo po prostu wiesz, ja chciałem. Ciekaw byłem, czy on się do tego jakoś odniesie, nie? Żeby ani nie pisałem mu jakichś, nie wiem, obraźliwych jakichś komentarzy, że nie wiem, naciągnąłeś mnie, czy tam coś. Bo wiesz, ja kupiłem ten kurs, miałem pieniądze, kupiłem. To było tak, że po prostu nie było tak, że musiałem, nie wiem, odkładać, ściułać, żeby to kupić. Po prostu nie zabolało mnie to nijak, więc Dobra, to. a czym się zachęciłeś, żeby kupić? Wiesz co? Tą skutecznością wysoką, No, czy... znaczy skuteczny, wiesz, ja byłem generalnie pod tym kątem, to ja nie miałem wcześniej żadnej styczności z jakimś tradingiem, więc ja po prostu nie wiedziałem kompletnie nic, nie, w tym temacie. A wiesz, no a tu jak wiesz, jeszcze jakieś tam właśnie były jakieś tam jego analizy, no i na tych filmikach właśnie na YouTubie widziałem i pokazywał powiedzmy analizy, no jak. No pokazał powiedzmy analizę w danym filmiku, z jakichś poprzednich filmików i dzisiaj, że się sprawdziła, no to było to tak w sumie transparentne, no bo faktycznie się sprawdziła, nie? Tylko że potem wiesz, jak powiedzmy przerobiłem ten kurs i tak zacząłem nie tylko powiedzmy jakoś starać się zgłębić wiedzę z tego, co on ma, ale generalnie jeszcze jakoś szukałem na internecie czy coś, no to tak w sumie wiesz, no na logikę mi, no po prostu stwierdziłem obiektywnie, że no to, żeby to robić na dźwigni przykładowo, no to jest, nie ma szans, bo to jest, nie ma żadnej precyzji, nie? Nie ma po prostu precyzji, żeby precyzyjnie wejść w pozycję, żeby to miało jakieś ręce i nogi, bo wchodząc w pozycję przy właśnie, nie wiem, przy 100% korekty overbalansu i czekać do. A ustawić sobie stop lossa na 1,9, no to jak nie masz skuteczności 90%, no to nie ma szans statystycznie, żeby rachunek rósł, nie? No to jest za Zresztą. duża strefa już, za duże w ogóle ryzyko podejmowane. To takie dla No. nabijania wysokiej skuteczności tych analiz. A czyli po czasie teraz już uważasz, że on manipuluje tutaj na tych nagraniach, na tych analizach. To się nie zgrywa z tym, co on tam sprzedaje w kursie. Znaczy, no z tym, że ma taką skuteczność, no to się nie zgrywa. No, no to nie trzeba wchodzić w kurs, żeby widzieć, że się nie zgrywa. No bo jak na przykład, gdzie to jest? No tu na tym MyFX Book No dobra, sprawdzimy, no to to wiesz. inaczej. Kupiłbyś drugi raz kurs, jeśli byś Oczy miał tą wiedzę, co masz teraz. w życiu bym nie kupił, no bo takie coś jak na przykład. Co to jest overbalance, czy co to jest tendencja, No no to to darmowe powinno być dla każdego. znajdujesz w ciągu 10 minut na wiesz, goglach za darmo, po prostu to jest coś takiego, że to nie wiem, to Tak, to jest jakbyś, taka metoda wiesz, jak tam, tak by, nie do wiem, macepa, no. jak dolać płyn do spryskiwaczy w samochodzie, No albo nie wiem, dokładnie. jak zmienić koło, nie, no to jest, to nawet ten kurs nie jest warty nawet 300 zł, bo to jest takie coś, że wiesz, że to w sumie no jest nic, nie? No dobra, a według ciebie to nie działa, to jest wartość ujemna przecież. No, nie działa, no bo trzeba by, Czy wiesz, jakieś no. podstawy były tam?
Znaczy, no po, po, Takie dla po, po. początkujących na przykład. No to wie, w zależności jak na to patrzę, no to podstawa, jako nie wiem, overbalance, no to jest jakaś powiedzmy podstawa. Także no, w zależności jak na to patrzy, no bo jak ktoś nie wie nic, a na przykład, tak właśnie podałem przykład z tym kołem, jak ktoś nie umie zmienić koła i mu pokażesz jak zmienić koło, no to już jest jakaś podstawa, że ktoś coś umie zrobić przy samochodzie, nie? Także no, w zależności z jakiego poziomu ktoś startuje, no tylko, że jak ktoś, wiesz, no na pewno tego kursu chodzi mi o to, że wiesz, zgłosiłem się do ciebie, bo tak, najpierw zacząłem pisać, żeby on się do tego odniósł. Nie odnosił się, usuwał komentarze, potem zrobił mi shadowbana na instytucie w ogóle nie ten. Nawet do instytutu chyba napisałem maila czy coś, to do tej pory to nie odpisali. I to jakoś wpadłem na pomysł, żeby do ciebie się odezwać, no bo ja nie mam ani żadnych, wiesz, nie jestem jakimś youtuberem czy kimkolwiek, że nie mam zasięgów jakichkolwiek, gdziekolwiek. A po prostu to jest naciąganie ludzi, no bo takiego kursu nie kupuje, nie wiem, jakiś osoba zamożna, tylko raczej osoby kupują, co są na etacie i żeby zarobić takie 4000 zł, to muszą pracować miesiąc lub więcej przykładowo. I wiesz, no i kupią taki kurs, napalą się na niego, bo nie wiedzą nic, więc wydaje im się, to przecież skoro to jest, to nawet z innej strony można spojrzeć, że skoro to jest takie proste, jak on to przedstawia, to czemu wszyscy tego nie robią? No dobra, dobra, w sumie racja, bo wiesz, tutaj no. duża manipulacja się odbywa właśnie tym zachęcaniem. A jeszcze mam pytanie, on w ogóle wskazuje na ryzyko, że większość tak czy tak traci na tradingu? Czy on mówi w ten Nie, sposób, to że nawet. jak Nie, no to, stosujecie że. moje zasady, no to będziecie zarabiać tak jak ja. A ci, Nie, no co to tracą, wiesz, no to. to są poza naszą grupą. To wiesz, no to o ryzyku to on oczywiście mówi, żeby sobie zawsze stop lossa ustawić, żeby wiesz, to pod tym kątem to oczywiście ostrzegał, Ale o takim że. ogólnym ryzyku, że na tradingu większość tak czy tak straci. No to nawet wiesz, to nawet. Bo brokerzy O wiesz, tym. że muszą publikować te statystyki i to publikują kwartalne, że tam 70 kilka procent traci. A To roczne to nawet o gdzieś. wiele są gorsze. O, to nawet widzisz tutaj. Dlaczego 90% osób traci? To nawet to ma w swojej reklamie, więc to on o tym Aha, czyli u niego zarabiają, no dobra. Informuje, tylko że wiesz, tylko że no jak wiesz, no to jest właśnie to, że powiedzmy takie osoby tracą właśnie według tych statystyk tam, nie wiem, chyba w ciągu 3 miesięcy, tak? Jakoś tak powiedzmy, No że w ciągu tak. U brokerów 3 miesięcy. to. Zresztą sam wiem po sobie, że też było tak na przykład, że mi, nie wiem, na początku nie szło, potem miałem jakiś taki, powiedzmy, fakt, że mi według tej reguły szło, aż już się dziwiłem, że mi tak szło. I potem wszystko, co miałem na plus, wiesz, nagle była pozycja jedna, druga, trzecia i minus, 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 nie? A jeszcze zapytam, teraz po czasie jesteś na plusie czy minusie na tradingu? Ja teraz w ogóle nie handluję, także nie, Ale po ogólnie, prostu. jak wyszedłeś z tradingu? Oczywiście, że na minusie. Sześciocyfrowo czy pięciocyfrowo? Nie, no aż tak to nie. Nie, ja nigdy nie grałem, wiesz, nie grałem nigdy dużymi kwotami. Tam powiedzmy, nie wiem, jak robiłem depozyt robiłem tam, nie wiem, 100-200 funtów od czasu do czasu tam nieraz jak coś, także wiesz, także jak, no nie wiem, może jestem w plecy, ja wiem, z 600-700 funtów może to jest, wiesz, w ciągu powiedzmy długiego czasu, nie to, że od razu, nie? No i plus jeszcze kurs ten, no to też można uznać w plecy. Także, tylko że wiesz, to jest właśnie to, że ja nigdy nie podchodziłem do tego tak, żeby tam wkładać jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, no bo nigdy nie było tak, że mi to jakoś, widziałem, żeby mi to systematycznie dobrze szło. Ale na przykład też taki przykład był na właśnie jeden z uczestników, tylko nie wiem, czy to była właśnie ta sama edycja, którą ja byłem, czy poprzednia. Ale właśnie to nawet z nim nagrał filmik i ja tego gościa śledziłem, bo to było konto na Nadze, tam była taka opcja, że mogłeś sobie śledzić, powiedzmy, obserwować, no, kto jakie pozycje tam sobie otwiera. No i było tak, że szło mu wręcz rewelacyjnie szło mu, nie? Aż Radek nagrał z nim filmik, jak to świetnie mu idzie. No i nagrał filmik, pokazywał tam ten swój rachunek, wszystko ok, dobrze.
No tylko potem ja dalej go śledziłem. No i potem z tego plusu zrobiło mu się ponad minus 20 tysięcy dolarów, a potem usunął konto z nagi.